Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym stadionie miejskim, który jest w trakcie przygotowywania do odbycia zawodów drugiej ligi w ramach Polskiego Związku Piłki Nożnej. Proszę Państwa, no, narosło wiele niepotrzebnej krwi, która, że tak powiem, bardzo mocno wypłynęła w środowisku miejskim, na mediach społecznościowych, w różnych innych środkach przekazu. Uważamy, że to jest niedobre, to nie służy sportowi, to nie służy współpracy. Wszyscy chcemy, żeby te relacje pomiędzy nami, a wszystkimi klubami, wszystkimi stowarzyszeniami, które tutaj są, były na dobrym poziomie. Chcę tutaj wyraźnie powiedzieć, że od samego początku, to muszę powiedzieć, od samego początku staliśmy na stanowisku, żeby ten mecz przełożyć, ponieważ warunki pogodowe są naprawdę trudne, są nieprzewidywalne, a może nawet wręcz przewidywalne. Te prognozy cały czas pokazują, że te opady będą. W związku z tym wydawało nam się, że słusznym byłoby przełożyć ten mecz na rundę wiosenną, zwłaszcza, że ten mecz był planowany pierwotnie na rundzie wiosennej. No, jednak myślę, że klub nie zgodził się z nami, mają swoje cele sportowe. Ja to wszystko rozumiem, jednakże chcę wyraźnie powiedzieć, że takie było nasze stanowisko, ponieważ mamy też świadomość swojego potencjału. Jak Państwo tutaj widzicie, ten śnieg można odśnieżyć, czy zebrać z tego boiska wyłącznie ręcznie. Wyłącznie ręcznie. No tutaj sprzęt, ciężki sprzęt, naprawdę to boisko by zniszczył. To, co puściliśmy, jeśli chodzi o sprzęt na boisko, to jest sprzęt lekki, który jeździ na poboczu i tak zdegraduje to boisko. No ale tutaj wyjścia jakby nie ma. W związku z tym takie było nasze stanowisko. Ale cała akcja spowodowała, że jakby ten mecz urósł do innej rangi, do zupełnie innej rangi i stał się wydarzeniem na skalę Kołobrzegu, a nawet pokazało się to gdzieś w mediach publicznych. I co ważne, klub włączył się również w to, żeby w jakiś sposób ten problem rozwiązać. I dzięki tym wszystkim działaniom, dzięki również pomocy pani prezydent, która spowodowała, że są z nami również pracownicy Zieleni Miejskiej, którzy nas tutaj wspierają, w sumie łącznie tu pracuje około 30 osób. Ta ilość osób w takim fizycznym pracy jest w stanie ten śnieg z tego boiska zdjąć i być może uda się przygotować to, jeżeli nic się nie zmieni, to boisko uda się przygotować do tego meczu. Zapowiadane są kolejne opady śniegu, no ale też spróbujemy przygotować taką ekipę, żeby w jakiś sposób zareagować. No i trzymajmy tylko kciuki, żeby ten cel sportowy, bo chyba to zdominowało całe te wszystkie te działania, został osiągnięty. No tyle jakby z mojej strony. I od początku, jeżeli chodzi o nasze stanowisko, nie chcieliśmy na pewno doprowadzić do sytuacji, żeby mecz nie rozegrał się i klub został obciążony konsekwencjami w postaci walkovera. W związku z tym też zapytaliśmy się PZPN o ich stanowisko, które zostało udostępnione na mediach społecznościowych i przesłane do klubu. Klub pozostał na stanowisku, że chciałby rozegrać to spotkanie, tak jak mówimy, decydującym prawdopodobnie były aspekty sportowe i rozumiemy to, bo każdy z nas jest sportowcem i kręci się wokół sportu i rozumiemy to. W związku z tym również dzisiaj zmobilizowaliśmy bardzo dużą część naszej załogi plus oczywiście miejską zieleń i wsparcie pani prezydent po to, żebyście doprowadzić do tego, żeby taka sytuacja nie miała miejsca, bo najważniejszy jest sport i sport ma zawsze łączyć, nie dzielić i to jest dla nas wszystkich najważniejsze. Na pewno pewne rzeczy poszły na bok, między innymi jesteśmy w trakcie też przygotowania lodowiska, więc wszystkie siły, które walczą też o to, aby przygotować lodowisko, zostały przesunięte tutaj po to, żeby rozegrane zostało te niedzielne spotkania. Także miejmy nadzieję, że uda się do tego prowadzić, że teraz sprzyjające warunki będą po odśnieżeniu dzisiejszym murawy, bo też trzeba pamiętać o tym, że mecz jest w niedzielę, a są przewidywane opady śniegu. I miejmy nadzieję, że mimo wszystko po tej sytuacji i po tym zbiorowym ruszeniu uda się doprowadzić do tego, że tej niedzielę spotkanie będzie rozegrane. Takie zbiorowe ruszenie to też jest cenna rzecz. Może niekoniecznie potrzebna, ale to jest cenna rzecz i należy to docenić. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.